Radio Szczecin poleca. Cześć, witam. Mam dla Was kilka pomysłów na spędzenie czasu dzisiaj wieczorem. Zamek zaprasza na gawędy historyczne. Tematem spotkania będzie renesansowy dwór książąt szczecińskich, jego skład i sposób funkcjonowania. Również na zamku odbędzie się dziś uroczysta prezentacja projektu Kabinet 2.0. Projekt jest rozbudową wystawy stałej na dworze książąt pomorskich o interaktywną wersję słynnego kabinetu księcia pomorskiego Filipa II. Kabinet był jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć tak zwanego złotego okresu kolekcjonerstwa. Filharmonii kameralnie na dwa fortepiany. Koncert należy do cyklu Intermezzo, którego ideą jest prezentacja dokonań szczecińskich artystów. Tym razem wystąpi Sławomir Wilk. Na program złożą się m.in. utwory Mozarta i Piotra Czajkowskiego. W związku z olbrzymim zainteresowaniem ostatnim pokazem oraz wieloma prośbami o ponowną projekcję, już dzisiaj w Hormonie odbędzie się kolejny seans filmu dokumentalnego Człowiek w reżyserii Jana Artusa Bertrand. Polecam. Radio Szczecin poleca. Czy ktoś w kraju nie słyszał jeszcze o naszej dumie architektonicznej miasta? No to tym razem może usłyszeć za sprawą nowej reklamy jednej z platform telewizyjnych. W świątecznym spocie gmach Filharmonii i Złota Sala Słońce występują w pełnej okazałości. Podobnie jak chór akademicki imienia Jana Szyrockiego, który wyśpiewał ofertę nadawcy. Chór wprawdzie wolimy w innym repertuarze, ale reklama z pewnością pięknie prezentuje wizytówkę Szczecina. Coś mało dialogu mamy w tej reklamie. Nieprzegadane. Kanal Plus, HBO, NC Plus w prezencie. Tego jeszcze nie było. Niesamowitych świąt. Wesołych świąt to może jeszcze za wcześnie, ale na pewno życzę udanej środy. A o 18:00 podsumowanie dnia w kolejnym RS Newsie. Zostańcie z nami w sieci. Radio Szczecin.